Dobry wieczór Państwu. To znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna. W licznych komentarzach pytali się Państwo wczoraj, czy to naprawdę trzeba Jackowi, wicewojewodzie, byłemu już Protasiewiczowi, poświęcać cały program. No ale proszę Państwa, no taki to jest program. My tu sobie robimy jaja, ale prawda? Ale, tam, ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyło. No i jak się wczoraj Państwu, Państwo przypatrzyli, to ewidentnie było widać, że te jaja znaczyły dosyć niewiele. W każdym razie interesuje mnie to, co Państwa interesuje. Codziennie tracimy 100 włotów i codziennie produkujemy litr śliny. A z tego litra śliny, proszę Państwa, można tyle mądrych rzeczy powiedzieć, ale człowiek nie korzysta, niekorzystna. Ja miałem taki, taką refleksję po tym wczorajszym odcinku, powiem Państwu. Nie wiem, ile ja jeszcze będę w stanie to wszystko wytrzymać. To jest jednak trudne, ciężka, to znaczy jednak jednocześnie bardzo łatwa, bo właściwie wczoraj, jak słusznie ktoś zwrócił uwagę w komentarzu, ja nic śmiesznego nie wymyśliłem, tylko po prostu pokazałem Państwu ten, ten festiwal. No ale z drugiej strony mam takie marzenie, które jest kompletnie nierealistyczne, że kiedyś po prostu w podręcznikach historii będzie tak napisane, że Polska była w wyjątkowym momencie swojego rozwoju. Warunki geopolityczne były trudne, ale szanse rozwojowe potężne. Niestety klasa polityczna nie była w stanie sprostać tym wyzwaniom do momentu, gdy pojawił się w telewizji Republika program nadpodbudliwego mężczyzny pana Koruszka, który pokazał im, jakie to wszystko jest głupie. I oni wtedy wzięli się za siebie i zaczęli. <laughs> I tak, no, wiecie o co chodzi. Do, 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 nie wiem, no, z Symiackim Protasiewiczem stwierdziłem wczoraj wieczorem, że w sumie można by było dwoma samplami podsumować tę historię i zacząć się czymś innym. Pierwszy sampler oczywiście, sampel. Bo butka, jak butka smakuje, jednakowo, czyli wspaniale, no. I drugi sampel. Ja jestem wariatem, nic nie zmieni tego. Ty chciałeś mieć faceta ułożonego. I pozamiatane Izabela Bodnar, która, jak mówiłem na timeline Jacka Protasiewicza obok obelg i jakichś dziwnych przemyśleń na temat młodości spędzonej jako bobas w towarzystwie LSD, yy, robił też kampanię Izabeli Bodnar. Ale jak mówi Izabela Bodnar, robił to sam z siebie. Zobaczmy. Z przykrością i rozczarowaniem obserwuję ostatnią aktywność pana wicewojewody Jacka Protasiewicza na platformie X takie zachowanie jest nie do zaakceptowania i nie do pogodzenia z aktywnością w życiu publicznym. Jednocześnie pragnę podkreślić, że pan Protasiewicz nie był i nie jest członkiem mojego sztabu wyborczego. Co widać proszę Państwa na załączonym obrazku stoi Izabela Bodnar i ewidentnie wkradł się na zdjęcie, wkradł się na to zdjęcie tak samo jak wkradł się do naszych głów z powrotem Jacek Protasiewicz. I o to bym już nie miał pretensji. Dziękuję za ten materiał. E, oczywiście Izabela Bodnar, zobaczcie, najlepszych biorą do prezydentury miast, bo pamiętajmy, że to jest autorka tych słynnych słów. Polsko- go! Wrocław go, Jacek Protasiewicz go, już nie jesteś wicewojewodą. Natomiast ciekawa jest historia o mandacie, bo ja wczoraj mówiłem, że Jacek Protasiewicz czeka, aż Izabela Bodnar zwolni mandat poselski. Ale sytuacja jest jeszcze trochę bardziej złożona, bo Jacek Protasiewicz powiedział, że nie przejmie tego mandatu, więc zobaczmy jak może wyglądać wtedy układanka. Ciekawostka, jeśli Izabela Bodnar wygra wybory na prezydenta Wrocławia, a Jacek Protasiewicz nie przyjmie mandatu poselskiego, mandat po nim obejmie Natalia Gołąb, która uzyskała mandat w radnej sejmiku wojewódzkiego. W jej miejsce do sejmiku wszedłby wtedy Jacek Protasiewicz. No i dziękuję za ten materiał. Proszę Państwa, tak to jest w polityce. Niektórzy starają się robić karierę i im nie wychodzi, a niektórzy się bardzo starają nie robić karierę i prawda, jak. Kto to był? Dofeles, prawda? U Getego, prawda? Ja jestem tą istotą, co tam zawsze stara się robić źle, a zawsze wychodzi dobrze. Jacek Protasiewicz skompromitował się, potem zaczął przepraszać, że ma jakieś problemy czy coś tam, a na koniec, prawda? I tak czeka na niego co? Mój ulubiony sample, proszę państwa? Mandat! Mandat! Wszędzie mandat na niego czeka. Natomiast TVP Info się też popisała w całej tej sytuacji, bo Donald Tusk poinformowała kancelaria premiera, wczoraj pokazywaliśmy to na końcu programu, odwołał, Jacka Protasiewicza, ale TVP Info, to było za mało, za mało, żeby po prostu poinformować. Zobaczmy. Arty masz silną psychikę. Natychmiastowa reakcja premiera i po to właśnie chciałem puścić tego sampla. Dziękuję za ten materiał. Natychmiastowa, natychmiastowa. Arty masz silną psychikę. Zajebiście się. Niesamowite, jak on się wścieknie ten Donald, proszę państwa, to normalnie to, to ten. Natomiast... Jest ciekawa rzecz, proszę Państwa, Też, to już kilka dni temu donosiła o tym gazeta wprost, że są pewne przecieki z tego rządu, że wiadomo, że Szymon jest super, natomiast na posiedzeniach rządu, no to ewidentnie Donald jest najlepszy, zobaczmy. Donald nie jest łatwy we współpracy, co słabsze jednostki wychodzą z płaczem z posiedzeń Rady Ministrów. Ostry sposób zarządzania przez Tuska wynika z przekonania, że rośnie intelektualna przepaść między nim a resztą rządowych polityków. Dziękuję za. To. Najbardziej to tam, że płaczą, tutaj może być konkurs, kto płacze, kto jest słaby psychicznie, żeby z Donaldem nie wytrzymać konfrontacji. Wielu jest takich, proszę Państwa, wszyscy właściwie w Polsce 40 milionów Polaków nie wytrzymałoby konfrontacji z Donaldem. Natomiast najbardziej mi ta intelektualna przepaść. Bo trochę mi się kojarzy to z historią taką, jak się dobiera skład zespołu, z którym się będzie grało. Harlem Grob tradycyjna od wielu, wielu lat yy, drużyna z Harlemu, yy, koszyko, koszyko, koszykówki, drużyna koszykówki, która yy, robi różne sztuczki i tak dalej, ale oni zawsze grają z jednym rywalem, drużyną, która gra w takich zielonych strojach, i oni się nazywają Washington Generals. Washington Generals przez te wszystkie dekady chyba trzy razy pokonali Harlem Trotters, w 50. Glob Trotters, w 51. 51 i chyba w 1971. E, Poza tym zawczas z nimi przegrywają. Jak myślę o tym doborze tych tus intelektualnych i do rządu, i do swojej koalicji na listy wyborcze Donalda Tuska, to chyba trochę to tak wybierał Donald Tusk, żeby ta intelektualna przepaść była jak największa i żeby potem on po prostu wchodzi i mówi zobaczcie, czemu tu jest ciemno? Nie wiecie, że jak się naciśnie ten przycisk, to się zapala światło i oni... O nie... Trochę musimy się podciągnąć jednak w swoich kompetencjach. Natomiast jak ktoś zna ten samplek, tak jak ja proszę Państwa, to wie, że mamy tutaj taką menażerię geniuszy, można powiedzieć, z tej koalicji, a ja przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej. I to jest nowa jakość często w polskiej polityce. To nie są jakieś stare tam dziadki, co już zestetyczali i nie, nie kontrolują do końca swojego umysłu. Dlatego nietypowo w tym programie ja postanowiłem napisać wiersz z samplami o tym... Jak Donald ma ciężko, bo jest od wszystkich mądrzejszy. że będzie miał podkład muzyczny. Proszę Państwa, zacznijmy. Donald się wściekł. W oku cień mroku. Jakie, jakie to jest uczucie? W rozkroku. W wyborczym roku jednego jest pewien, że on coś wie. A reszta? A może nie wiem. Dać szansę młodym, wybitnym i bystrym, choć nie tak bystrym. Rze 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 rzeczywistym. Przecież oni nie myślą, jak na nich się nie krzyknie. A i tak. Po e, wsłuchaniu się i po przemyśleniu e, wstępna myśl zniknie. A starsi nie lepsi i wciąż robią dramy. Nie chodzi o afery. Chodzi o programy. Nie, nie, nie... Chodzi, chodzi o programy. Niech ten kraj tylko nasze rządzenie zobaczy: Ryczenie jełopów. Zyczenie zapylaczy? Chociaż se w piłkę po pracy popykam. Więc posiedzenie rządu. Zamykam. Zamykam. Nie zamykam. Lecz jak się obronić? Przed tą idiokracją To my Czyli dobrość Jesteśmy Tak myślał Donald Na nartach w Kurszewel To my wykształceni Z IQ Poziom level Dziękuję Państwu i to był ten wiersz. Mam nadzieję, że się spodobało. A propos, proszę Państwa, że my jesteśmy ci lepsi wykształceni, Adam Sheinfeld ostatnio, bo oni ciągle żyją wynikami wyborów mentalnie, wrzucił taką grafikę, czy to jest mapa po prostu z wynikami wyborów. Zobaczmy. Tam, gdzie czerwone, to wygrała partię demokratyczne, jak za chwilę się przekonamy, mówi Gazeta Wyborcza, a tam, gdzie niebieskie wygrała Pisowska partia, proszę Państwa, winne są wpływy Rosji czy Kościoła? Jak uważacie, pyta Adam Sheinfeld, który oczywiście musimy po powiedzieć, dziękuję za ten materiał, odkrył kolejną... Bo to jest takie... Watergate, polskie Watergate. Kolejną A aferę Watergate. Proszę Państwa, natomiast tak, chciałem się powiedzieć. Gazeta Wyborcza też ciekawą rzecz zamieściła przy okazji, to już też pewien czas temu, ale chciałbym teraz się temu przyjrzeć. A propos tej takiej mądrości i generalnie lepszości tej uśmiechniętej Polski, zobaczmy na tę mapkę Gazety Wyborczej. Porównaliśmy wyniki ogólnopolskich partii demokratycznych i PiSu. Po najechaniu na mapę odczytasz liczbę Mandatów. Dziękuję. Dziękuję za ten materiał. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ja nie muszę odczytać liczby mandatów, bo ja wiem, że. Mandat! Mandat! Dziękuję za ten materiał. Czyli są partie demokratyczne, ale jak sobie Państwo przypomnę, zaraz po wyborach mieliśmy tutaj wystąpienie profesor socjologii Joanny Muchy, która mówiła, że ich wyborcy to tak, tak, troszeczkę ich nie było na tych wyborach. I na przykład były też takie komentarze, jak pani jednej z aktywnych twitterowiczek po tej stronie Uśmiechniętej Polski, pani Zakrzewskiej. Zobaczmy. Dopóki nie zostanie wprowadzony system wyborczy, dający możliwość głosowania przez internet, dopóty PiS zawsze będzie wygrywał wszystkie wybory. Trochę jest tutaj pewna sprzeczność, nie wiem czy Państwo to zauważają, bo to jest tak, jakby iść za wyborczą. Jaką Wy jesteście partią demokratyczną? Co jest najważniejsze dla Waszych wyborców w związku z tym? No, demokracja, naturalnie. A kiedy jest święto y, demokracji? No, jak są wybory. A kiedy wasz y, elektorat nie ma czasu, albo gdzieś wyjechał, albo jest ładna pogoda i oni gdzieś wyjechali, no, jak są wybory. Czyli dlaczego wasz elektorat jest lepszy? Bo kocha demokrację. A jaki jest z nim problem? Że nie ma czasu na demokrację i pisowcy głosują, a więc wiadomo, która partia jest. Znaczy, nie, proszę państwa. To wszystko jest manipulacja, poziom level, proszę Państwa, z mojej strony. No bo wiadomo, że demokracja to nie chodzi o to, że ludzie głosują i tam są jakieś wyniki, tylko demokracja jest wtedy, kiedy wygrywają ci, którzy chcą. I wtedy, jak wygrywają ci, co nie trzeba, to demokracja jest zagrożona, bo że takich podstawowych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. Natomiast skoro już tak demokracji nie kochają, to przynajmniej jedna rzecz się ostała w tej lepszości uśmiechniętej Polski, że oni, jak widać było po tym wierszu, to są ludzie elokwentni wykształceni, no czyli tacy no, po prostu czytający naprawdę, nie? Natomiast Anna Maria Żukowska też po wyborach mówiła coś no, nie do końca zgodnego z tą wizją. Posłuchajmy. Platformy Te X. wybory są dla państwa, dla radiosłuchaczy, dla Polek i Polaków, wyborców, wyborczyń, Dosyć skomplikowane. Znaczy bardziej skomplikowane na pewno niż wybory do parlamentu, niż wybory prezydenckie, a nawet te do europarlamentu, które będziemy mieli za chwilę. Bo one są wielopoziomowe. Jest wiele list. Dostają państwo pięć kart często yy, w Warszawie, na przykład. To były skomplikowane wybory. Dla ich wy zbyt skomplikowane, dla ich e, wyborców, proszę państwa. To taki to jest. No bo to są wykształceni ludzie. Oni najlepiej by chcieli przez internet i najlepiej za pomocą emotikonów. Chcesz zagłodować za Donalda? Wrzuć emotikona bakłażana pod tym postem, a jak nie chcesz zagłosować na Donalda, to po prostu nie czytaj tego posta, bo tylko na Donalda można głosować. I to by były wtedy wybory dla tego elektoratu, proszę Państwa, odpowiednie. Jeszcze na sam koniec, proszę Państwa, chciałem materiał 13. Kilka przeskoczymy. Miszalski gabinet, jakbym mógł poprosić, bo to też jest o wyborach teraz drugiej turze wyborów samorządowych. Posłuchajmy. Dla mnie bardzo ważna była obietnica Aleksandra stworzenia całodobowego, bezpłatnego, bez klauzuli sumienia, gabinetu ginekologicznego. Tak, zobowiązuje się do tego, że będziemy mieć gabinet 24-godzinny, gabinet, w którym każda kobieta będzie mogła przyjść. Zresztą mężczyźni również. Ciekawe, po co mężczyzna ma iść do gabinetu ginekologicznego. Mam nadzieję, że nie po to, żeby sobie popatrzeć, chociaż jak. Dobrze, nie, nie, nie powiem tego żartu, bo po prostu to jest program na pewnym poziomie. Nikt nie powiedział, że na wysokim, ale na pewnym owszem, tak, jak najbardziej. Drodzy Państwo, ten program dzisiejszy, my już kończymy. Wiersz, proszę Państwa, proszę sobie ściągnąć, umieścić na telefonie jako dzwonek, albo po prostu już o nim zapomnieć, jak się Państwu nie podobał. My się widzimy jutro, jutro jest środa, proszę przysyłać filmiki burza Republika.pl. Do zobaczenia.